I po drugie, perspektywą zapoznania się z planem, z wizją rozwoju miasta na najbliższe 4 lata. Przy analizie budżetu zawsze powinno się dyskutować o najważniejszych dochodach i przychodach budżetowych, na które składają się dotacje, subwencje, udział gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych, kilka źródeł dochodów własnych gminy, takie jak podatki, opłaty lokalne. Na załatanie deficytu i zbilansowanie budżetu planowany jest kredyt w bieżącym roku na kolejne miliony. To jest 5 milionów. Kredyt ten trzeba spłacać, a w tym roku odsetki od wziętych kredytów to suma w wysokości 750 tysięcy złotych. A może przy tej okazji warto poważniej porozmawiać o dywersyfikacji dochodów i przychodów ze źródeł innych niż dotychczasowe. Teraz może kilka słów o wydatkach. O sile rozwojowej każdej gminy świadczą inwestycje, czyli wydatki na inwestycje, ale głównie takie inwestycje, które mogą przynieść dochód. Na przykład w postaci dodatkowego zatrudnienia, inwestycji energooszczędnych, proekologicznych, takich, których działalność poprzez podatki wzbogaci budżet. O wydatkach dotyczących oświaty i pomocy społecznej w tym miejscu nie chcę dyskutować, bo to jest problem długofalowy i powinien być rozłożony na lata. Myślę, że Rada Miasta, a inicjatywę uchwałodawczą ma pan burmistrz i koalicję, powinna nad tym problemem pochylić się bardzo. Podam tylko kilka liczb, te wynikające z projektu budżetu. Na oba zadania, więc na oświatę i pomoc społeczną, planujemy wydać w tym roku około 40 milionów złotych. To w dużej mierze oczywiście środki, które pochodzą z dotacji, subwencji, a więc my tutaj wielkiego pola manewru nie mamy. To są pieniądze naznaczone. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Subwencji oświatowej wraz z wyrównawczą, która także jest wydatkowana na oświatę w Lubartowie, otrzymujemy 15 milionów 300 tysięcy złotych. Wydatki bieżące na ten cel wynoszą 26 milionów złotych, z czego płace 22,5 miliona, czyli stanowi 86% ogółu wydatków bieżących na oświatę. A zatem z budżetu, z dochodów własnych, mówiąc tak popularnie, dokładamy do oświaty 7 milionów złotych. Naszym przykładem, znaczy tym przykładem, chcemy zilustrować fakt, że musi nastąpić, ja nie mówię, że w oświacie, nie mówię, że w wynagrodzeniu, ale musi nastąpić dyskusja w Lubartowie na temat racjonalizacji gospodarki budżetowej miasta. Dlatego, że źródła finansowe zewnętrzne z całą pewnością się skurczą, a może nawet całkowicie wyschną. Jeżeli tej dyskusji nie przeprowadzimy, to w jak najszybszym czasie grozi nam zapaść taka oto, że na wydatki inwestycyjne, na rozwój miasta nie będzie pieniędzy, a kredyt, który ewentualnie moglibyśmy zaciągnąć na ten cel, będzie już zagrożeniem dla stabilizacji, dla płynności finansowej miasta. A do tego doprowadzić nie można. Gmina, tak zresztą jak podkreślił pan burmistrz, ma trudności ze zrealizowaniem dochodów własnych, szczególnie związane ze ściągalnością podatków lokalnych, co oczywiście może doprowadzić do większego wzrostu zadłużenia gminy. Ale wszyscy zgodzimy się, że są zadania, są przedsięwzięcia w mieście, które muszą być uznane za priorytetowe, albowiem są to przedsięwzięcia, które nie tylko łagodzą skutki, że tak powiem, złego zagospodarowania przestrzennego czy układu urbanistycznego miasta, ale przede wszystkim są to skutki, które są dla nas również bardzo niepokojące z punktu widzenia substancji mieszkaniowej, komunikacyjnej miasta. Otóż ten problem to drożność komunikacyjna miasta. Ja tylko zasygnalizuję jeden, właśnie ten. Po kilku latach funkcjonowania obwodnicy Lubartowa dziś wiemy, że to rozwiązanie jest niewystarczające.
Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale każdy posiadacz samochodu może się przekonać o słuszności tej tezy, każdego dnia jeżdżąc po mieście, do pracy czy na zakupy. Kiedyś po godzinie 16, nie tak dawno, kilka dni temu, przejechałem od Kauflanda do ulicy Kleberga i zajęło mi to w godzinach szczytowych 20 minut. Dokładnie tyle samo, ile przemierzam swoim samochodem mniej więcej od obwodnicy do ulicy Związkowej w Lublinie codziennie jeżdżąc do pracy. Nie, nie. Do ulicy Związkowej. Ograniczenia prędkości są tylko w czterech miejscach. Oczywiście też nie w godzinach szczytu, to powiedzmy sobie szczerze. Pytanie, które zatem pojawia się, czy brzmi, to jest następujące. Co należy uczynić, aby ten problem rozwiązać? Odpowiedź tkwi w jednym. Właśnie w wizji rozwoju miasta, w filozofii patrzenia na układ przestrzenny Lubartowa. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jedyną szansą na korzystną zmianę tego układu jest budowa ulicy Wschodniej, a później także i Zachodniej, czy dokończenie ulicy Zachodniej. Przypomnę tym z Państwu, którzy nie wiedzą, jest to przedłużenie ulicy Krańcowej w kierunku ulicy Sienkiewicza i Leśnej. Mamy świadomość faktu, że sami nie udźwigniemy tego problemu. Ciężar jest zbyt ogromny, ale całkowita rezygnacja z tego przedsięwzięcia, czy z tych przedsięwzięć, a to się zapowiada w projekcie tego budżetu, doprowadzi do pretensji, waśni, także do oskarżeń pod adresem władz miasta o grzech zaniechania. Tym bardziej, że nowe drogi nie tylko udrażniają, że tak powiem, przepustowość dla ruchu tranzytowego przez miasto w kierunku Parczewa, to jest droga, przypomnę, 815 wojewódzka i Ostrowa 821, ale także łączą tereny przemysłowe i tereny mieszkaniowe położone w zachodniej i wschodniej części Lubartowa. Otwierają mieszkańcom dobre możliwości połączeń komunikacyjnych. Stwarzają także szansę budowania nowych miejsc parkingowych, o które tak bardzo walczymy w pobliżu centrum. W kwestii budowy tych dróg należy oczywiście przede wszystkim skutecznie lobować we władzach wojewódzkich, bo są to drogi, czy jest to droga wojewódzka. Ale żeby to uczynić, to trzeba mieć mocne argumenty. A tymi mocnymi argumentami muszą być pozycje zapisane w budżecie, że jest wola miasta, które chce, które jest zdeterminowana, żeby to robić. Tymczasem w projekcie budżetu na 2011 rok inwestycja ta nie znalazła uznania w państwa, zarówno pana burmistrza, jak i koalicji. Przypomnę także, że podczas rozmów koalicyjnych wszystkie kluby, zarówno pan burmistrz, jak i PiS i WL, które z nami rozmawiały, wybudowanie tych inwestycji widzieli jako priorytet. Z 19 propozycji, które w rozmowach padały, 5 dotyczyło właśnie usprawnienia ciągu komunikacyjnego. Pytanie jest takie, a gdyby rozdzielić te środki finansowe, które dziś są planowane i na następne lata, na modernizację komunikacyjną ciągu ulic Lubelska, Rynek 1 Słowackiego, na rozpoczęcie budowy drogi wschodniej, to czy byłby to grzech, czy byłoby to przedsięwzięcie na wyrost, czy byłoby to przedsięwzięcie niekorzystne? Zastanówmy się Państwo. Teraz przejdę do konkluzji. Pan burmistrz na komisjach wielokrotnie, słyszałem dwukrotnie właściwie, bo byłem na dwóch komisjach, powtarzał, że nie jest to budżet stały. Zresztą dziś to podkreślił, że będą korekty budżetowe. Ja rozumiem, że raczej należy traktować ten budżet jako budżet tymczasowy. Bierzemy to za dobry prognostyk, panie burmistrzu. Ze względu na krótki czas, my to rozumiemy, na konieczność opracowania wieloletniej prognozy budżetu, wszyscy traktujemy ten budżet jako tymczasowy. I tak zróbmy. Chcemy Państwu, koalicji, dać także czas na to, żeby Państwo przedstawili właśnie tę wizję, o której powiedziałem wcześniej na początku, rozwoju miasta na program. Powiedzmy 100 dni, tak jak to się robi w rządzie. Mamy nadzieję, że w ciągu
najbliższego miesiąca, najpóźniej w dwóch, do końca pierwszego kwartału. Program przedstawiony przez państwo będzie przedmiotem powszechnej dyskusji, nie tylko na tej sali, także i wśród mieszkańców. Traktując ten budżet jako budżet tymczasowy i biorąc pod uwagę te okoliczności, w jakich znaleźliśmy się wszyscy, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w tej sprawie, w sprawie projektu budżetu miasta na 2011 rok, wstrzyma się od głosu. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Panie Burmistrzu, chciałbym Państwu parę słów w tej sprawie także powiedzieć, jak to wygląda z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia osób, które brały udział, że tak powiem, przy poprawkach nad budżetem, który został nam dostarczony 15 listopada 2000, znaczy, który datowany był na 15 listopada 2010 roku. Jak Państwo zauważyli, w stosunku do projektu budżetu, który mieliśmy się okazję wcześniej zapoznać, tych poprawek jest niewiele. Są to głównie poprawki kosmetyczne, wynikające z bieżących potrzeb i z bieżącej konieczności. Tak jak tutaj któryś z moich przedmówców powiedział, uchwała, którą dziś Wysoka Rada będzie przyjmować, jest to jedna z najważniejszych uchwał, jak nie najważniejsza, jakie przyjmuje Rada Miasta w ciągu roku, bo drugą taką uchwałą to jest kwitowanie chyba z pracy burmistrza. I tutaj trzeba sobie Państwo wyraźnie powiedzieć, że ten budżet, który mamy przed sobą i który mamy przyjąć, jest to budżet niełatwy. Budżet, który niesie ze sobą dużo zagrożeń, ale jednocześnie jest budżetem, dzięki któremu można wiele rzeczy zrealizować. To, co wspomniał we wstępie przy objaśnieniach budżetu pan burmistrz, jedno z podstawowych źródeł zagrożeń tego budżetu to jest możliwość niezrealizowania tych dochodów, które są w tym budżecie zaplanowane. Są to w zasadzie trzy główne i bardzo duże źródła dochodów, które być może nie będą zrealizowane. Jedno z tych źródeł, które już na początku tej kadencji wyszło, to jest to, że nadwyżka z lat ubiegłych planowana na grubo ponad 3 miliony, które zaplanowałby burmistrz Woliński, skurczyła się do poziomu deko ponad 2 miliony złotych, co się przełożyło na szukanie dochodów, żeby nie pogłębiać zadłużenia miasta, bo należałoby wziąć kolejne 2 miliony złotych kredytu, żeby to zbilansować. Kolejna sprawa, co wydawała się, ja Państwu przypomnę, że od 2 lat powtarzałem, że dochody od osób fizycznych nie będą realizowane, ponieważ w kraju mamy kryzys. Tak jak 2 lata z rzędu powtarzałem to i okazuje się, że to, co mówiłem, dokładnie się sprawdzało. Ten rok 2010, czyli wykonanie budżetu, a szczególnie tej pozycji dochody od osób fizycznych, co stanowi bardzo ważną pozycję w dochodach, nie został zrealizowany na poziomie ponad 2 milionów złotych. Co świadczy o tym, że planowanie tego budżetu z roku na rok, czyli z 2009-2010 i poprzedni 2008-2009, no miało cechy, że tak powiem, budżetu bardziej życzeniowego w tym zakresie realizacji dochodów, jak budżetu realnego. Zostawmy tę pozycję, która w tym budżecie opiewa na ponad 13 milionów złotych i miejmy nadzieję, że będzie ten dochód zrealizowany, bo jeśli nie będzie, to tych 2 milionów bądź kwoty, która nam zbraknie, trzeba będzie bardzo pilnie szukać. I tutaj należy się, proszę Państwa, też zastanowić nad racjonalizacją wydatków miasta. Wydatki miasta są na poziomie, proszę Państwa, 60
6 milionów złotych.